Witam, z tej strony Nadkwasota mego kota i mamy wiele legend polskiej muzyki, chociażby Michał Wiśniewski, Maryla Rodowicz, czy Ladybug, czy Kombi. Wśród fanów ciężkich brzmień znajdziemy też taki zespół jak Defekt Mózgu, czyli legendy polskiego punk rocka, ale nie będzie tutaj dzisiaj za dużo o ich przeszłości. Nasza historia zaczyna się w roku 2011, kiedy to osobnik nazwany Ireneuszem Jerzem sypnął kasą i reaktywował ten zespół. Tomasz Wojna, czyli Siwy, podpisał z nim umowę i... Iras miał być jedynie menadżerem, który organizuje koncerty. Po jakimś czasie wydali płytę Aniołowie z dopiskiem Ireneusz Jerz i samym Jerzem na okładce. A Siwy traktował tę płytę jako kompilację, którą było. Czemu to była kompilacja? To proste. Tam był tylko jeden utwór Defektu Mózgu. Był to utwór napisany, by kibicować Arkowi Kaczmarkowi i nie miał trafić na żadną płytę, a trafił. Obok tego były trzy utwory z kapeli Raz Tu Raz Tam, która tworzy reggae i jest to projekt Bogdana Kocika, czyli Wiktora, basisty zespołu Defekt Mózgu. Były tam też cztery utwory Darasa, czyli Dariusza Konkela, czyli innego basisty związanego z zespołem Defekt Mózgu. Siwy i Heban, czyli perkusista, grali tam jako muzycy sesyjni. Były tam jeszcze dwa utwory z projektu Defactum, w którym uczestniczy jeden z gitarzystów związanych z zespołem Defekt Mózgu. I jeszcze jedna piosenka, którą jest dość ciekawa historia związana. Jest to piosenka napisana przez Jaśka Siepielę, czyli młodego z zespołu Sedes. Jest to też zespół punkowy. Oczywiście zarejestrował tą piosenkę w ZaX-ie, więc Ireneusz Jerz może mieć problemy, jeśli jeszcze ich nie miał. Ireneusz Jerz sfinansował napisanie tej piosenki, ponieważ Siwy miał nauczyć się komponować. Oczywiście młody nagrał tą piosenkę Siwemu jako demo i mówił, że Siwy ma tylko nagrać swoje wokale i swoje partie gitar. Co się nie stało? Ireneusz Jerz wpieprzył demo na płytę i nawet nie wyciszył końcówki, przez co refren ciągnie się w nieskończoność. Sam utwór trafił na zasadzie: do Sedesu nie pasuje, a Siwemu się podoba. Płyta oczywiście została wycofana ze sklepów i nie znajdziecie jej nigdzie, nawet na Allegro czy na OLX-ie, a jedynie znajdziecie pliki na Chomiku. Ale nie oszukujmy się, na Chomiku da się znaleźć wszystko, nawet młotek. Na YouTubie znajdziemy dwa utwory Konkera, na kanale Wiktora znajdziemy trzy utwory Raz Tu Raz Tam i możemy znaleźć też cover Konkera, właśnie tej piosenki napisanej przez młodego, jak i sam wykon młodego z jego drugą kapelą Off Reason. Pomimo tego, iż napisane na płycie jest, że Ireneusz Jerz pomógł ją pisać i że dawał drugi wokal, jego wokalu nie znajdziemy na tej płycie. Utwory są w 90% wzięte z innych kapel, jak na przykład te utwory Raz Tu Raz Tam, które były na albumie Raz Tu Raz Tam z 2007 roku. Podobnym oszustwem jest to, że Jerz napisał, że w utworach Konkela Siwy i Heban brali udział jako część zespołu. Po jakimś czasie Iras zaczął siebie określić jako drugiego wokalistę oraz lidera zespołu i mówił o tym w telewizji, mimo iż Irek wcale nie umiał śpiewać, więc wyciszali jego mikrofon na scenie, a on był na tyle leniwy, że śpiewał tylko refreny. Na różnych forach można zobaczyć, że ludzie dziwią się, że nagle podczas koncertu zespołu menedżer wybiega na scenę, podryguje, udaje, że śpiewa i ściąga na siebie całą uwagę, co oczywiście nie pokazuje zespołu w bardzo dobrym świetle. Po jakimś czasie na swojej stronie zespołu Defekt Mózgu, którą Iras założył bez wiedzy zespołu Defekt Mózgu, napisane było, że Siwy odszedł z zespołu, co oczywiście było kłamstwem. W końcu 2013 Siwy odszedł z zespołu i założył swój własny Defekt Mózgu z członkami kapeli Sedes. Wiktor wyjechał do Niemiec, a Heban i Daras zostali przy Jerzu. Z nowym gitarzystą zaczęli koncertować, ale oczywiście ich koncerty nie były tak popularne jak koncerty Siwego, który był na Woodstocku. Te koncerty Jerza były gdzieś, nie wiem, w jakichś stodołach i bliszowych klubach i Jerz wcale tam znowu nie śpiewał. Jedynie podrygiwał i krzyczał do mikrofonu refreny, do wyłączonego mikrofonu. W tym samym roku, 2013, Wiktor na swoim kanale na YouTubie wydał oświadczenie dotyczące zespołu Defekt Mózgu i klaryfikujące różne kontrowersje. Po chwili zaczął też robić swój solowy projekt, który też był punkowy. Siwy zaczął udzielać się na forum Defekt Mózgu, z którego oczywiście pokazuje te małe, czarne, podłużne screeny, w tym ten, w którym mówił, że rozwiązał umowę z Jeżozwierzem, ponieważ Jeżozwierz nie wywiązywał się z niej. Oczywiście nie zabrakło niecenzuralnych słów w stronę Jerza. Z drugiej strony to, co Iras mówił o punkach i nienawidzeniu punk rocka, też nie jest zbytnio miłe. Ireneusz Jerz także dopuścił się oszustwa.
siły przyszedł po pieniądze i powiedzieć, że jeśli Irek chce występować ze swoim zespołem, to może pod warunkiem, że przestanie używać nazwy Defekt Mózgu. I przy okazji zagrał ze swoim kolegą Hebanem, bo czemu nie? Po cichaczu Irek zaczął to nagrywać i przyciął materiał tak, by pokazać, że z Siwym są dobrymi kolegami. Oczywiście to wszystko Irek pokazał na swoim kanale na YouTubie, nazwanym defektmózgu.pl. Jest tam także film, w którym Irek pokazuje spisany na jakimś świstku papieru dokument, w którym Siwy niby przekazuje prawa do zespołu. Ireneusz Jerzy, a.k.a. Iras, a.k.a. Męska Ella Gavin, jest osobą, która lubi przechwalać się tym, że jest samozwańczym liderem Defekt Mózgu i legendą polskiego punk rocka i od 5 lat zapowiada płytę nazwaną Progres, lecz żadnego progresu w jej nagrywaniu nie widać. Za to jest okładka i aktualnie jest jedną z lepszych okładek, jakie widziałem. Z ważniejszych momentów jest też jego występ z liderem, bądź byłym liderem zespołu Oddział Zamknięty. I Rasowi tam też wyłączono mikrofon, ponieważ nie umie śpiewać. Czy na tym etapie kogoś to jeszcze dziwi? I to również jest na kanale na YouTubie defektmózgu.pl. Za to preferencje Irasa, naszego chłopaka do wzięcia co do dziewczyn, są przerażające, patrząc na to, w jakim on jest wieku. Ale prawdziwe przerażenie jest widoczne dopiero w tym, co on o nich pisze. Teraz to, że po śmierci Siwego Iras obkleił zdjęciami swoimi nagrobek Siwego i zmienił jego zdjęcie na Wikipedii na swoje. Na ten moment Ireneusz Jerzy wymyślił sobie, że jest gwiazdą filmową i wystąpi z Bogusiem Lindą w jednym filmie, co raczej jest tylko kolejną pustą zapowiedzią, która nikogo już nie dziwi. Bo jedyne, gdzie wystąpił, to w Chłopakach do wzięcia w odcinkach 206 i 207, gdzie w pierwszym pokazał swoje cudne umiejętności wokalne. Pewnego dnia napisałem komentarz, że Jerzy grał paściocha, kiepski dając screen z neta, na którym jest sam Irek. Jest tam nawet jego nazwisko, a po prostu lekko przypominał paściocha w blond peruce. Chciałem się pośmiać i traktowałem to jako mem. I chciałem zobaczyć, jak zareaguje, ale jego reakcja niestety przerosła moje oczekiwania i nie mówię w pozytywnym kontekście. Iras zaczął pisać, że naprawdę tam wystąpił. Ten człowiek powie wszystko, by pokazać, że jest wielki i wspaniały. I że trzeba go kochać. Podobna jest właśnie tylko pani fotograf z Krakowa. Jakby... WTF, on to kupił! Irka już nie ma na naszym świecie. On żyje w własnym. W własnym świecie Irek jest kochaną przez każdego legendą polskiego punk rocka i królem polskiego punk rocka. Mimo iż on nienawidzi punk rocka. I każdy go uwielbia za to, że Iras istnieje i nie musi nic tworzyć. W jego świecie on jest bezbłędny i krystaliczny, a dziewczyny pchają mu się do łóżka, kiedy w rzeczywistości on jest tylko starym oblechem i pijakiem z farbowanymi włosami. I zeszmacił dobre imię dobrego zespołu punkowego. Nieraz udowodnił to swoimi komentarzami przez ostatnie 10 lat. Pozornie jest nieszkodliwą osobą, ale jest to osoba chora psychicznie. Przy nim Krzysztof Kononowicz to uniwersytecki profesor. Ile by nie mówić do Irka, jak do Gavin, nie dociera, a czas jest cenny, więc nie marnujmy go. Żeby nie marnować waszego czasu, pozwólcie, że zakończę ten film tutaj. Bo mimo iż o Jerzu można mówić miesiącami, ja niestety miesięcy już nie mam. Inne tematy też są równie ważne. Dla was mówił Krzysztof Kwaśnik. Dobranoc. Bez ciebie, bez ciebie, bez ciebie, bez ciebie, bez ciebie.